Cześć, witajcie, ja jestem Siembit i witam Was w kolejnym materiale z serwera Negros. Na starcie chciałbym przypomnieć o tym, byście zasubskrybowali kanał, zostawili dzwoneczek, łapkę w górę oraz jakiś komentarz, także zaczynajmy. Jak widać na załączonym obrazku miałem 12 sztuk zwoi egzorcyzmu, więc postanowiłem sobie to wykorzystać na książki Silne Ciało, ale to co się stało w tym klipie to jest porażka. Zobaczcie ile udało się przeczytać. A ile nie? Kupuję sobie OZ-kę walnięcie, gdyż na 17 punktów nie udało się wbić na M. Po raz kolejny, czyli drugi, także się nie udało. Kolejna OZ-ka, czyli trzecie podejście. Czy tym razem się uda? Uwaga, udało się, czyli do 3 razy sztuka w tym wypadku. Gdy widzę dosyć tanio, chodzi mi tutaj o cenę od 400 do góra 500, no max w porywach 550k silne ciało, to sobie kupuję na zapas. Tutaj podobny naszyjnik, który ja kupiłem, a wręcz bym powiedział, że taki sam, połowę tańszy. Ja za swój dałem 77, tutaj był za 40. Sprzedaję sobie rzeczy, które są mi zbędne, by zyskać troszkę więcej jangów i trwa to długo. Troszeczkę czasami zbijam sceny, jak ktoś zaproponuje troszeczkę mniej. Dlaczego? Bo zależy mi na szybkiej sprzedaży danego przedmiotu. I tutaj widzicie, kolejne przedmioty zostały sprzedane. Bodzie, które Mikusiowi ukradłem, jak mnie ekspił. Tak. Następnie sprzedaję sobie, jak widzicie, znów taniej dwa przedmioty, a raczej trzy w cenie 10 kaka. Tak jak mówię, zależało mi na szybkiej sprzedaży, a niekoniecznie na dobrym zysku. Kolejny sklepik wystawiony, trwało to naprawdę długo, na pewno prawie cały dzień spędziłem na tym, no ale w końcu się udało. Tutaj za te karty z eventu, które Mikuś rozwiązywał, dał mi te skrzynki. No, drop widzicie, nie za ciekawy, odżywka, którą nie da się handlować. Tutaj przekazałem sobie moją postacią Mikusiowi OZ-ki i PD-ki, żeby mi tutaj na buffa dał, który jest w V2. Pomoc smoka chciałem sobie resetować. Dwie próby, jak widzicie, nie udało się. Założyłem sobie PD-ka, troszeczkę tutaj na buffce expa się wbiło. Tu jak widzicie takie randomowe PvP, nie bierzcie tego na poważnie. Duża różnica levelowa i tak dalej. Po prostu gościu chciał, wyzwał, więc przyjąłem i zakończyłem ten pojedynek z maksymalną ilością PZ. 40 poziom, otwieram sobie skrzynki i jak widzicie ten drop ze skrzyni ucznia został zmieniony. Nie wiem kiedy, jak ostatnio grałem, był całkiem inny, no ale spoko, podoba mi się to. Tutaj mojemu widzowi tak się złożyło, sprzedałem okrągłą tarczę plus 7 za 10 kaka, naprawdę tanio mi się wydaje, no ale tak jak mówię, sprzedaję taniej, by sprzedać szybciej. Postać rozwija się dosyć szybko, biorąc pod uwagę, że w item shopa póki co nie inwestuje. Na pewno tutaj wielkie podziękowania dla Mikusia, który wbił mi naprawdę sporo poziomów, co przyspieszyło rozwój tej postaci. Na szamance wymieniam sobie te lody, żeby mieć wierzchowca, z którego można i bić, ale to nie jest mi aż tak potrzebne na szamance. Chodzi o to, że jest wierzchowiec, który jeździ szybko, tak. Który jeździ szybko, bo on ma tam chyba plus 60 do szybkości ruchu. Na wojowniku mam na miesiąc, a na szamance mam na 2 tygodnie. Tutaj sobie mieszam bony w dzwonku, bo chciałem sobie wbić 12 inteligencji, żeby troszeczkę buffy były mocniejsze, no ale na szczęście skończyło się na tym, że wbiło po raz drugi 6 inteligencji, bo miałem wcześniej właśnie 6 inteligencji. Zostały mi dodania, więc liczyłem, że jako dodanie wbije jakaś fajna wartość inteligencji, no ale niestety nie udało mi się tego zrobić. Szkoda. Silne ciało, bardzo tanio. I co? Szamance tak czytam i nie czytam tych skilli. Nie za bardzo mi się chce szukać książek, bo ciężko dostać, wam powiem, książki dla szamanki. Wymieniam sobie piłki na złotą piłkę i z tej złotej piłki zaraz zobaczycie, co poleciało. Biała perła, więc bardziej się opłacało sprzedać złotą piłkę. Kolejne skrzynki za te karty, same yangi.
I tutaj oddaję pozostałą część długu za tą tarczę lwią, plus 9, którą kupiłem sobie, a 5 kk mi brakowało. I tutaj za 70 kk sprzedaję śmiertelkę plus 0. Nie no, żartuję. Pożyczyłem sobie 70 kk od Mikusia. Dlaczego? Zaraz zobaczycie, tylko musiałem wymienić 100 kk na jeden won, bo interesującą mnie rzecz gościu sprzedawał za 1 won, a nie za 100 kk. Oczywiście 3 kk jest podatku, 3%, więc od każdej sumy jest inny podatek. Zbroja Boga Smoków plus 7 za 100 kk 1 won. Bony ma, Kadeki ma. Nie jest może ona najlepsza, ale lepsza od zbroi, które miałem do tej pory. I była dosyć tania, a niedługo poziom 70, więc sobie wtedy zakupię jakąś stalkę plus 9, już z dobrymi bonami, która będzie na dłużej. Tutaj ktoś bawił się w M1, respił Metiny, respił, ale to chyba potem było tak, że ktoś otwierał też Katy Blasku, bo wydaje mi się, że to z tego lecą te potworki. Zbliżamy się powoli do końca tego materiału. No wiem, dużo się nie działo, ale sami wiecie, PL. Jeżeli bardzo nie inwestuje się w item shopa i też nie ma się całych dni na granie, zdobycie jakiegoś sensownego materiału nie należy do najprościejszej rzeczy. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale. Przypominam po raz kolejny o zasubskrybowaniu kanału, o kliknięciu dzwoneczka, byście dostawali powiadomienia. Łapka w górę pod tym filmem, jakiś komentarz. Zapraszam na wszystkie linki, szczególnie na Instagrama. Link znajduje się w opisie tego filmu. Nazwa się Bidek, tak. Ja tutaj sobie takiego pajaca żnę, bo biję, niby nie biję. Po prostu chciałem Wam nagrać, że czasami nudno nie jest, ale co za tym szło, że gościu respił te potworki. Wszystkie sklepy zostały zniszczone. Tak. Wszystkie sklepy zostały zniszczone i przez pewien czas było troszeczkę pusto w M1. Potem ludzie się zorientowali, że im sklepy popadały i zrespiły. Dobra, cześć.